Naszym gościem w studiu jest Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy Strabag. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, czy problemy w budownictwie, jeśli chodzi o działalność firmy Strabag, mamy już za sobą, czy przed nami jeszcze sporo kłopotów? Ja myślę, że zawsze są jakieś problemy do rozwiązania. W tej chwili myślę, że nie tylko dla budownictwa, ale dla całej gospodarki i konsumentów głównym problemem jest po prostu inflacja i wysokie stopy procentowe. Jest to nowa rzeczywistość gospodarcza, której nie mieliśmy od 20 lat. Trudno było ją przewidzieć w tych umowach, które teraz realizujemy. W związku z tym no, musimy znaleźć na nią odpowiedź. Musimy po prostu rozmawiać z naszymi wszystkimi klientami o tym, jak ten temat umownie rozwiązać i jak zwaloryzować nasze wynagrodzenia, bo trudno było chociażby przed wojną przewidzieć, jaki będzie wzrost cen, jaki będzie brak dostępności niektórych materiałów, a programy inwestycyjne w zakresie polskiej infrastruktury, ale również to, co realizujemy z naszymi klientami prywatnymi, są bardzo duże i bardzo ambitne. A jeśli chodzi o tą waloryzację kontraktów, to jak to wygląda? Jest na zielono czy na czerwono? Odpowiadając jednym słowem, raczej na czerwono, bo nawet te umowy, które mówią o, które przewidują klauzule waloryzacyjne, chociażby kontrakty z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zawierają limit waloryzacji do 10%. On został zwiększony z 5% do 10% po wybuchu wojny, no ale biorąc pod uwagę odczyty inflacyjne sięgające 16% czy 18%, no to każdy chyba zdaje sobie sprawę, że 10% na kilka lat, bo pamiętajmy, że są to kontrakty wieloletnie, gdzie waloryzowana jest tylko połowa kwoty kontraktowej, to jest zdecydowanie za mało i tutaj musimy otwarcie rozmawiać z zamawiającymi publicznymi odnośnie ponownej waloryzacji tych kontraktów. A czy w związku z tym są jakieś zagrożone inwestycje? My wszystkie swoje inwestycje kończymy o czasie. Trudno mi mówić, jakie inne są zagrożone. Myślę, że wszyscy robią wszystko, żeby te inwestycje zakończyć, ale najważniejszy jest tutaj dialog i odpowiedzialność wszystkich stron i wszystkich uczestników danej inwestycji. Czego nauczyła się firma na tej inflacji, na tej sytuacji? Inflacja jest w takiej wysokości, jest nowym zjawiskiem od 20 lat. Na pewno nauczyliśmy się, tak jak już wielokrotnie wcześniej, że podejście do długoterminowych kontraktów, których projektowanie i realizacja trwa przynajmniej 3 lata, musi być bardzo rozsądne i nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, trzeba robić dosyć ostrożne wyceny i założenia, ale przede wszystkim nauczyliśmy się tego i myślę, że druga strona również, to znaczy inwestorzy, że umowy muszą przewidywać sytuacje, których nie można było przewidzieć podczas ich negocjacji, podczas zawierania. Powinny być na tyle elastyczne, żeby nie doprowadzały do tego, że jedna strona ponosi rażącą stratę z tego powodu, że nie mogła przewidzieć zdarzeń, które były nie do przewidzenia. Pomówmy trochę o planach. Są dalekosiężne? Są już na takim etapie, że możemy o tym mówić? Strabag w Polsce jest obecny od 35 lat. Zawsze naszą ambicją jest bycie jednym z liderów na rynku. Od lat mamy stabilną pozycję jednego z liderów rynku właściwie w każdym sektorze branży budowlanej i tak chcemy, i taką firmą chcemy pozostać. Chcemy być przede wszystkim najlepszym pracodawcą w branży, firmą rozpoznawaną nie tylko ze względu na wielkość przychodów czy ilość zatrudnionych, ale również na innowacyjne technologie, na postęp w digitalizacji, cyfryzacji naszych procesów, na dbanie o Zielony Ład, nasze starania związane z dojściem do zeroemisyjności. To są wyzwania na kolejne lata, bo to nie jest ważne, czy firma ma 100 milionów więcej obrotów, czy 100 milionów mniej, chociaż to oczywiście jest ważne, ale dla nas ważna jest jakość naszych procesów, to jak jesteśmy konkurencyjni, jakie ciekawe miejsca pracy możemy oferować młodym ludziom. A czym konkuruje Strabag, jeśli chodzi o rynek i konkurentów? Myślę, że konkurujemy
solidnością, konkurujemy tym, że zawsze nasze umowy kończymy i zawsze to, na co się umawiamy z klientem, realizujemy. Jesteśmy dobrym pracodawcą, jesteśmy obecni, jesteśmy w każdym regionie, jesteśmy partnerem samorządów w budowie infrastruktury lokalnej, ale też zamawiających centralnych w budowie najważniejszych elementów infrastruktury, linii kolejowych i dróg, wiarygodnym partnerem dla klientów prywatnych i przede wszystkim fajną i nowoczesną firmą. Kto jest interesujący dla firmy Strabag? Inwestor samorządowy, prywatny, rządowy? Każdy inwestor jest dla nas interesujący. Jesteśmy największą firmą budującą drogi lokalne w Polsce, a więc jesteśmy partnerem wszystkich samorządów. Jesteśmy partnerem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Linii Kolejowych, ogromnej ilości naszych klientów prywatnych, od branży przemysłowej po mieszkaniową, hotelarską, budownictwo komercyjne, handlowe, budowa związana z ochroną środowiska. W tych wszystkich sektorach jesteśmy obecni. Jak pan patrzy na sytuację związaną ze środkami unijnymi? Czy nie doskwiera panu takie poczucie, że poszłoby łatwiej, szybciej, gdyby te pieniądze napłynęły do Polski? Oczywiście, że tak. Poszłoby łatwiej, szybciej i taniej. Bo pamiętajmy, że chociażby Krajowy Plan Odbudowy ma również wpływ na sytuację walutową i można by było oczekiwać, iż przynajmniej ogłoszenie pewności tych pieniędzy spowodowałoby umocnienie złotówki. Na pewno dla wszystkich byłaby to sytuacja dużo bardziej komfortowa niż jest teraz. Czyli to nie jest 20 groszy, po które nie warto się schylić? Ja nigdy takich słów bym nie użył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.